Zakłady Jupiter znajdują się po zachodniej stronie Prypeci i co roku odwiedzane są przez setki turystów. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1980 roku i jak mówiono, produkowano tutaj radia, magnetofony oraz radiostacje. Są jednak spore wątpliwości, że zakład zajmował się jedynie tym. Wiele wskazuje na to, że przerabiał on również paliwo jądrowe do celów militarnych. Wiele osób wie, że pod Jupiterem znajdują się zalane piwnice. Mniej osób wie, że znajduje się tam również schron przeciwatomowy. Jeszcze mniej osób wie, co znajduje się w środku. Postanowiliśmy więc zajrzeć do środka, wcześniej przygotowując się odpowiednio, zakładając wodery, maskę przeciwgazową oraz ochronny kombinezon. Schron pod Jupiterem jest całkiem spory i łatwo w nim zabłądzić. Nam zdarzyło się to dwa razy, jednak ostatecznie dotarliśmy do naszego celu. Woda sięgająca czasami do łydek, wiele zakrętów i ostre przedmioty leżące pod wodą to nie jedyne zagrożenia, jakie czyhają na nas w tych podziemiach. Jedno z podziemnych pomieszczeń skrywa w sobie nie tylko to, co wymieniłem przed chwilą, ale i jeszcze jedną, bardzo niebezpieczną rzecz. Użyłem słowa rzecz, ponieważ nie wiem do końca, czym tak naprawdę jest to, co za chwilę zobaczycie. Znajduje się tutaj kilka skrzyń, których zawartością jest szaro-srebrzysty proszek o metalicznym połysku i jak widać sporej emisji promieniowania, nie tylko gamma, ale i beta oraz alfa. Sam proszek emituje promieniowanie gamma od 300 do 500 mikrosiwertów na godzinę w zależności gdzie się położy licznik. W jednej ze skrzyń znajduje się również but, którego promieniowanie jest o wiele wyższe niż proszku, na którym leży. I jak widać promieniowanie gamma sięga tutaj 1 milisiwerta, czyli 1000 mikrosiwertów na godzinę. Po zdjęciu klapki ochronnej, czyli takiej, która zabezpiecza licznik Geigera przed promieniowaniem beta, okazało się, że promieniowanie jest jeszcze wyższe, co było łatwe do przewidzenia. To bój teraz na dół, o, bole na górę. 1400, 1500, no, w środku leży. Mamy tutaj więc do czynienia z albo bardzo skażonym, albo radioaktywnym samym w sobie proszkiem niewiadomego pochodzenia. Teraz już widziałem. To tutaj jest nieprzypadkowo i nieprzypadkowo jest ta krata. No. Jak słusznie zauważył kolega, skrzynie te znajdują się właśnie w tym miejscu. Nieprzypadkowo jednak do czego służyły i do czego były komuś potrzebne, tego nie wiadomo. To jest tło 2,5. Powiedziałem wtedy, że tło wynosi 2,5 mikrosiwerta na godzinę. Jednak byłem w błędzie, o czym dowiedziałem się chwilę później. Okazało się, że woreczek, w którym był schowany licznik Geigera, skaził się proszkiem, na którym był on kładziony. I jak się okazało, nie tylko woreczek był skażony, ale również cała nasza odzież ochronna, rękawice, wodery i właściwie wszystko, w co byliśmy ubrani. Jest więc to bardzo malutki proszek, który mimo, że nie rozrzuca się go po okolicy, jest właściwie wszędzie i stwarza niebezpieczeństwo. Wszystko, co mieliśmy na sobie, zostało zutylizowane, jednak sam woreczek został poddany badaniom w spektrometrze gamma. Sam woreczek został zabezpieczony jeszcze w fabryce Jupiter, aby nie znalazły się na nim żadne inne radioaktywne substancje. Możemy więc przyjąć, że wszystko, co wykrył spektrometr, znajdowało się tylko i wyłącznie w proszku. Spektrometr wykrył bardzo dużą aktywność Cezu-137, Europu-154 i 155 oraz Ameryku-241 i Toru-232. Wszystkie te pierwiastki są produktami rozszczepienia jąder atomowych w rdzeniu reaktora, którego awaria oczywiście zapoczątkowała całą strefę czarnobylską. Proszek ten w takim razie emituje te same pierwiastki co opad radioaktywny, który przykrył strefę czarnobylską w 1986 roku. W dalszym ciągu jednak nie wiadomo, czym jest sam proszek. Do tego trzeba innych badań oraz więcej próbek. Także być może kiedyś w przyszłości ustalimy, czym on jest, ale pewnie nigdy nie ustalimy, dlaczego znajduje się właśnie tam i do czego był potrzebny. Z tego miejsca to byłoby na tyle. Zapraszam do oglądania innych moich filmików ze strefy czarnobylskiej o promieniowaniu, ale i nie tylko. Cześć!